I witamy wszystkich bardzo serdecznie 16 lutego na pierwszym wyścigu 7 rundy WTTCX. Przed nami wyścig na legendarnym grze Bathurst. No i zaczynamy. Zawodnicy są na okrążeniu formującym. W stawce mamy 17 zawodników, no teraz już tylko 16. Nam się tutaj zgubił, ale zaraz dojdziemy kto. Kwalifikacje wygrał Darec, jednak on startuje z odległej 16 pozycji. Cóż takiego mogło się stać, nie wiem, zaraz będziemy do tego dochodzić. A tymczasem zobaczmy, jak wygląda tor. Jarek, jak myślisz, co może się dziać na starcie? Oj, może się dziać sporo, łącznie z masą dymu. Wszystko zależy od zawodników. Czy ktoś tym razem nie nawali, bo się zdarza, tak jak wiemy już, że ktoś coś zrobi nie tak, jak powinien. No, zatem zapraszamy na naszą relację. Zobaczmy, jak się dziwnie ustawili zawodnicy. Startujemy bardzo dziwnie, bardzo. No, każdy chce obrać optymalną linię jazdy. No i teraz chwila ciszy, chwila skupienia. I rozpoczynamy 7 rundę sezonu WTC Extreme. Fantastycznie wystartował nam Tkawiecki i Łukasz Krawczuk. Pierwszy zakręt. Pięknie. Za nimi Adam Show. O dziwo, było się bez większych kontaktów. No, bardzo czysto było. Darecki przesunął nam się już na 16 lokatę. A w tym momencie Adam Show atakuje Lukasa. Czy mu się uda? Nie. No i mamy kąt, no niestety. Już tam Bomberman poleciał nam. Bushi Racing Team, także mamy tego poszkodowanego. Już tam mógł zawinić, zaraz zobaczę szybko burkę. O, Bomberman uderzył dosyć tężnie w tym prawym szybkim łuku w Michała Melana, który też poniósł niepkowane szkody. Po prostu opóźnił do hamowania i Michał Melan teraz nam jedzie chyba troszeczkę uszkodzonym autem. No, ale nadal na czwartej pozycji, więc nie jest źle. No, dosyć pechowy już na to początek. Już wyobrażam sobie, jakie słowa mogły tam paść przez Team Radio. Ale na pewno zapytam Michała po tym wyścigu, cóż tam się stało. No i teraz możemy podziwiać te długie, piękne, proste i malownicze krajobrazy tego toru, aczkolwiek okalające bandy dosyć skutecznie wysłaniają ten widok, ale dzięki mu też i ograniczają pole manewru, gdzie zawodnik mógłby wyjechać. Doszło do kontaktu właśnie pomiędzy Tomem Innsbrucksem i Jenny, ale Chrisu walczy. Tak. No, doktor. Ostro. Nasz El Doktore dosyć ostro sobie tutaj z angielskimi kolegami, no ale wiemy, że jest to dosyć kontaktowa seria. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. A Chris nie należy do tych, co odpuszczą. No, na pewno nie. Mamy już tego wizytatora u mechaników, jest to Michael. Widocznie tam coś się stało. Ktoś tu nam się odzywa. Witamy cię. Ktoś nas odwiedził, ale już sobie... Czyżby wyszedł już ze studia? Chyba tak. No i widzimy, w boksach jest Bomberman oraz Mike. I dwaj zawodnicy, już pierwsza zmiana, trzy naprawy. Na pewno jakieś tam poważniejsze uszkodzenia, które przeszkadzały w szybkiej jeździe po tym jakże szybkim obiekcie. Oj, widzimy, już Darecki wyspinował nam. Cóż tam się stało? 13. Pechowa pozycja, teraz Topi Konen ledwo na milimetry go ominął. Ależ to było. Jak on to zrobił? Aż nie w jego stylu. Taki zawodnik, taką klasą. Każdemu się czasem zdarza dobrze pojechać, więc no, na nie pewno, narzekajmy. Tak, widocznie limit szczęścia już wyczerpał w pierwszej części sezonu. Czyżby teraz miał nadejść ten nieunikniony pech, Fatum? Fatwa, zobaczymy.
Dosyć niestabilnie widzę tutaj, skąd prowadzi się to auto Dareskiego, naszego lidera klasyfikacji generalnej. Ma taką przewagę, że... To tylko chwilowe nerwy. Ale ma taką przewagę w klasyfikacji generalnej, że jedno potknięcie w Grand Prix to za wiele nie zmienia. No, przypomnijmy, że w tym wyścigu, tym krótszym, zwanym przez nas sprintem, punkty są liczone... mniejszą wagę mają niż w tym drugim wyścigu pełnym, gdzie punkty są liczone podwójnie. A raczej według regulaminu w tym pierwszym to jest połowa. Tak, tak, właśnie podwójnie do tego wyścigu. Właśnie pierwszy wyścig jest dzielony przez pół, drugi to już są pełne, duże punkty, można tak to nazwać. No, Darecki nam odrabia w ekspresowym tempie straty. W tym momencie dogania nam 13 Topina, oby się odbyło to wyprzedzanie bez większych kontaktów. No wiemy, że to Pikonen nie należy do najszybszych zawodników, ale na pewno jest jednym z najbardziej wytrwałych. Zawsze stuje, zawsze próbuje dojechać z różnym szkiem, ale chwała, wytrwali wygrywają. Może powróćmy do szczytawki, cóż tam takiego. Powiem ci jeszcze może przerwę ci na chwilę, jedna ciekawa sytuacja, że chyba nie zauważyłeś, ale po kilku niebytnościach u nas powrócił Cisu. Bo to jest jego drugi wyścig. Dokładnie, także widać, stawka nam się powiększa, no nic, tylko się cieszyć. Troszkę obity już, ale już się trochę poobijał, obity, każdy jest. Ale faktycznie dobrze znowu zobaczyć te biało-niebiesko-czerwone ładne malowanie. Bardzo okazale prezentuje się. Przynajmniej jakieś zróżnicowanie na torze. No, nasza kolorowa stawka jest sławna ze swoich zamiłowań do różnych barw i ciekawych prezentacji. W sezonie DTM było praktycznie większość żółto-żółto-czarnych, no a w tym sezonie mamy jednak... To jeden z popularniejszych kolorów, mamy bardzo różnorodną kolorową stawkę. Jedynie co do marki, prawie cała większość stawki była zgodna, że najlepszym autem tutaj dla tej serii będzie BMW. Iż, skoro się nie da marką, to kolorem trzeba się wyróżniać, nie? No na pewno. Chociaż ligowe malowania przygotowane tutaj przez chyba Falersa, nie chcę skłamać, również znalazły sobie kilku pasjonatów, między innymi Gareckiego. Powiem ci, że to są akurat malowanie przygotowane przy współpracy Alfika i Śmigla. Folii robił dla serii F1. No jak widać, mamy całą szeroką te uzdolnionych tutaj aktywistów i ludzi. Każdy jest chętny jakiś wkład w siebie. Wiemy, że do serii F1 malowania przygotował Folii, a tutaj jak widać na sławny Alfik oraz Śmigiel. No ale powróćmy do wyścigu, cóż nam się dzieje w szczycie stawki. Jeszcze raz pytanie, Jarek, do ciebie. No, w szczycie nadal niedużo. Tomasz prowadzi za nim Adam Show i trzeci Michał Omelan. Także Łukasz Krawczuk musiał mieć jakieś problemy, bo był wyżej. Albo no, Michał go zdążył wyprzedzić. Łukasz może mieć problemy właśnie, bo przed nim jedzie sławny Michał Omelan. Jak wiemy, wyprzedzenie Michała nie należy do zbyt łatwych rzeczy. Przekonał się o tym już chociażby na poprzednim wyścigu King, który miał dosyć ostrą przeprawę z Michałem. Tam gdzieś tam były jakieś obtarcia, jakieś przytulasy były. Zobaczymy, jak to będzie pomiędzy Łukaszem a Michałem. Bardzo dobry, czysty start Masza Kaweckiego, który ma co odrabiać, bo spadł nam na trzecią lokatę. Poprzedni wyścig niezbyt udany. No i tutaj bezpośrednio będzie pojedynek w klasyfikacji generalnej między nim a Lukasem. Zobaczymy, jak to się skończy. Mamy teraz blisko siebie, no może nie aż tak blisko, ale jednak chyba bardzo, jednak najbliżej w całej stawce trzech zawodników. To jest Michał Omelan, Łukasz Krawczuk i Adam Show. Przed nimi Tomasz Kawecki na kawałeczek im odjechał bardziej, a tutaj mogą się dziać niedługo ciekawe rzeczy.
No zaraz zobaczymy, kto jak to miał skrzydła. Widzimy, że wszyscy zawodnicy starają się łapać tunel poprzedzającego oponenta. Wiemy, że lubuje się szczególnie w Michał Melan. Takie jeździe w drafcie, ale widzę, że tutaj Łukasz Kczuk chyba ma dosyć nisko ustawione te skrzydła, bo na prostej tak jakby troszeczkę się tak zbliżał do Michała. Tak, zbliża się, a Michał do Adama stracił. Tak, oj! Zobaczymy, jak to nam się rozwinie na prostej. Widzieliśmy tak, właśnie... Sprawdził nam dość okalających band, no jak widać są one troszeczkę sprężynujące, można jechać dalej, nic się wielkiego nie stało. Reklamy również nie do zdarcia, więc... jego lewe lusterko wsteczne nie będzie mu aż tak potrzebne. No widzimy, jak Michał bardzo szybko zbliżył się do Adama, są w krętych, ciasnych partiach, także widzimy chyba tutaj już pierwsze różnice w ustawieniu setupu. Chyba Adam jednak jak zwykle... Pamiętam jego wyścig... Oj, widziałeś? ...zarzuciło Adamem i wykorzystał to prawie natychmiastowo Michał Melan, ale teraz mamy zaraz może być długie, proste i chyba zaraz będzie... będzie... Adam wyprzedzał Michała. Tak jest, jak to się skończy? No, tu poniosło troszeczkę chłopaków bokiem, ale bardzo ładnie, czysto. Bez kontaktu. No i Michał nam awansuje na drugą opcję. Nasz tytan przygotowań. Zawsze tytaniczne przygotowania, dużo psy. Razem z Chrisem. Bardzo dużą ilość okrążeń. Chłopaki trenują. Zobaczymy, jak to się przełoży tym razem na wyścig. A Chris Kaczmarkiewicz, teammate Michała, zajmuje obecnie szóstą lokatę. No jak widzimy, ta trójka nadal jest blisko siebie. Tutaj bardzo mi się wydaje, niedługo będą się bardzo jeszcze przetasowywać. O, właśnie w tym momencie Adam Show atakuje Michała Omelana. No jest to udany atak, aczkolwiek myślę, że tutaj Michał w tych ciasnych ciach chyba ma troszeczkę wyższe skło, bo widać jak dochodzi Adama Show. Zobaczymy, jak to się skończy. Podejrzewam, że czołówka chce przejechać cały pierwszy ten wyścig, ten sprint bez wizyty w boksach. No mamy połowę wyścigu, już 11 minuta, a nadal po pierwsze wszyscy jadą. Po drugie ci, co nie musieli, nie zjechali do na pit stop. No mamy teraz zacięty pojedynek między Michałem a Adamem Show. Tu Michał troszeczkę gubi nam zakręty. Na czym korzysta Łukasz Krawczuk? No myślę, że tutaj będzie bardzo, bardzo ciasno. Ostatnie okrążenia mogą być decydujące, jeśli nic się tutaj nie wydarzy, odpukać. Będziemy mieli bardzo... Oj, Łukasz teraz pociągnął na trawnik. Tak, Łukasz postanowił razem sprawdzić jakość trawy na tym obiekcie, także Łukasz się bawi naszego takiego małego testera tego obiektu, tego toru, a cichaczem zbliża się do tej całej szczołówki bez nikogo niepokojony. Makata jedzie na piątej pozycji. Kolejna próba. Oj, Michała Omelana. Wyleciał nam Michał, jest problemy. Cóż tam tak się stało? Próbował wyprzedzić Adama Show, ale troszeczkę przesadził jednak z szybkością z wejścia w zakręt i się nie zmieścił po prostu. No jak wiemy, bez ryzyka nie ma zabawy, że kto nie ryzykuje, ten nie jedzie. A kto się wiatr, ten zbiera burzę, że konsekwencje zawsze jakieś są. No i Michał został tutaj błyskawicznie skarcony przez ten techniczny obiekt. No, myślę, że już do następnego manewru wyprzedzania przygotuje się dużo bardziej solidnie. I go przemyśli dwa razy. A dzisiaj najbardziej skorzystał nam Adam. A dzisiaj próbę jazdy na Fetela robi nam Tomasz Kawecki. No, nasz mistrz serii DTM, poprzedniej serii rozgrywek, aut z tak zwaną budą. O, GT. Zobaczymy, jak tym razem sobie poradzi. No, znamy z takiej szybkiej, dobrej, równej jazdy, aczkolwiek też znamy, że jeżeli jest spora konkurencja i dużo w ogóle się dzieje, to po może sporo, to również czasami troszeczkę emocje biorą w górę i znamy go z tych ostrych potyczek i tych przetarć z kilkoma zawodnikami.
No, oraz ale tutaj niepokojąco może jechać szczęśliwie do mety. Oraz z tego, że zdarza mu się popełnić błąd w takich sytuacjach. No ale... ale każdemu się zdarza. Tak jest, pamiętam gdzieś w poprzedniej serii DTM zacząłem podczas jednego wyścigu chwalić gdzieś Tomka, to błyskawicznie wypadł z toru, także już tutaj nic więcej, Tomek, o tobie. Już cichosza, jedź sobie spokojnie do mety i wszystkiego najlepszego. A może zajrzyjmy w live timing, jak to wszystko wygląda. W czasach, kto jest szybki, kto traci, kto zyskuje. Może w tym momencie popatrzmy na końcówkę stawki Michael VS Topikonen. Oj, 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 Topikonen i banda. No, to jest dosyć częste zestawienie, że tak powiem. Niestety lekkiego ma ten zawodnik. Po prostu nie wiem, albo musi... Albo tak próbuje się w tych bandach. Nie no, musi wyrzucić te składniki, które tworzą jego bolid, które no są przyciągane przez bandę. No być może z jakiegoś tam magnezjum są wykonane te elementy. Ktoś tam go przyciąga do tam teraz po raz kolejny. O, ja myślę, że jeszcze ten zawodnik ma troszeczkę czasu, żeby poprawić nad swoim stylem jazdy. Jak wiemy, każdy tutaj jest na różnych etapach rozwoju swojej simracingowej przygody. Jedni zaczynają, inni są już bardzo doświadczonymi zawodnikami. A na naszych ekranach Old Racer. Tak. O, kolejny bardzo doświadczony zawodnik. Ohoho. By się zapytać o jego staż, to myślę, że wielu tutaj słuchaczom i widzom oczy by wyszły ze zdziwienia. Jakby Oldie powiedział, w którym roku zaczynał swoją przygodę z sim racingiem. Tak, ale wiemy, że... W poprzedniej epoce. Wiemy, że ostatnio miał problemy troszeczkę ze swoją formą i z bezpieczną jazdą, ale widać... No, ale jak widać... widzimy, miłość do sim racingu nie wygasa i jest to trwałe, stałe, mocne uczucie, także odwiedza nas regularnie i regularnie był udział w tych wyścigach, z którego wszyscy się ogromnie cieszą. No, chciałem powiedzieć właśnie, że od ostatniego Grand Prix jednak mu się udało poprawić swoją formę, swoje występy i swoją poprawną jazdę. Jak widać, sztuka doskonalenia swoich umiejętności chodzi z czasem. A tymczasem patrzę w live timing i widzę wszyscy równo 2.05. Czołówka troszeczkę szybciej 2.02, okrążenie. A jak tutaj jedzie bardzo nam się nie wyróżnia nasz debiutant? Bo o ile się nie mylę, to mamy debiutanta w stawce. O kim mówisz? MS Winiuch. MS Świniuch, tak? Oś. Nie, ja już tego zawodnika widziałem, więc widzę być może na innych serwerach, ale to jest być może to było nawet w tej serii. Tak, ale czy w Grand Prix nie wystartował czasem... Nie najgorsze. Mi się wydaje, że to jest jego pierwszy Grand Prix. A zaraz się przekonamy, zaraz zajrzymy w klasę generalną. Mogę się mylić, ale... Ale wydaje mi się, że to jego pierwsze. No nie wiem jak ty, ale ja nie widzę. Generalnie nie widać tego zawodnika, także chyba zapisał nam się do sezonu, świeżo co. No i trzymamy kciuki. Za jak najlepszy rezultat dla niego. Na razie jest to pozycja... 3 minuty do końca. Pozycja 12, na razie. Ale jak na debiut w tej serii, to... Ja się przyglądam tutaj zawodnikom zespołu Bushy Racing Team. Świetnym, jakże widocznym malowaniem. Bomberman w tym momencie na 15 pozycji, Topikonen 16, także niezbyt udany Grand Prix dla tego zespołu. Miejmy nadzieję, że w drugim wyścigu chłopaki sobie powetują ten nieudany pierwszy wyścig. A w czołówce niezmiennie władzi nam tutaj, widzę, Tomasz Kawecki. Tak, i znowu muszę ci przerwać. Jest jeszcze jedna osoba, która odbywa pierwszy wyścig, aczkolwiek to jest pierwszy wyścig serii WTCC tej osoby. Tak, a szukaj. O, zaraz sobie tutaj patrzę i myślę, że może to być Danonak. Tak. O, dziękuję, co wygrałem. Jakby to powiedział nasz kolega Kubek, Breloczek i Laurkę.
Och, dziękuję bardzo. Oby się ziściło. A teraz widzę tutaj na czwarta, trzecia pozycja. Michał już się pozbierał i po raz kolejny tutaj zagląda z lewej i z prawej w te lusterka Łukasza Krawczuka. A jakby to powiedział nasz starszy kapofachu od komentowania zaprzyjaźnionej stacji ze słoneczkiem, Michał Oman ma problemy natury decyzyjnej. Zastanawia się cały czas, jakby której strony objechać nam Łukasza Krawczuka. Miejmy nadzieję, że to jeszcze mu się uda przed końcem czasu, a czasu zostało już naprawdę niewiele, bo tylko 2 minuty do końca. A nawet mniej. Mniej, bo już chyba nie jest minuta. Czy zdążył przejechać jeszcze jedno okrążenie, Jarek, jak myślisz? Oj, trudno mi powiedzieć. Zobaczmy, gdzie jest lider. A lider jest już w połowie okrążenia. Ja myślę, że to może być ostatnie już okrążenie, także decydujące chwile tego pierwszego wyścigu. Michał, jeżeli masz jakieś asa w rękawie, jak najszybciej go w tym momencie wyjmuj. A przed nimi jedzie dublowany toponent, tu może troszeczkę namieszać, może troszeczkę się wydarzyć ciekawych rzeczy. Właśnie w tym momencie blokuje Łukasza Krawczuka, no i zobaczmy, spowolnił go dosyć skutecznie. Teraz czy Michał przejdzie, bez problemu, przeszedł. No i będzie w stanie złapać chyba ten sławny swój ulubiony draft. Łukasza, zobaczmy, czy się zdoła do niego zbliżyć. W tym momencie nie, za daleko. Czas dobiegł końca. Tomasz Kawecki podąża po kolejne zwycięstwo. Jeszcze tylko lewy zakręt i będziemy mieli to na mecie. A Michał, ależ potężny błąd, 360 spin, jeszcze kontakt z Topikonenem. No i czwarta pozycja, w momencie spada na piątą, ależ dramat tego zawodnika, no nie wytrzymał, nie wytrzymał, ależ tam muszą być nerwy. Trzeci na metę wjeżdża nam Łukasz Krawczuk, czwarty Makata, który dzięki błędowi Michała awansował na czwartą pozycję. No i Michał niestety, dopiero piąta lokata, ależ niepocieszony ten zawodnik. No, na szóste dobre miejsce wspiął nam się Chris Kaczmarkiewicz, El Doktore. Szóste miejsce to żółty bolid Tomasza Innsbrucksa, nasz przyjaciel z Wysp. Ósme miejsce po długim powrocie zajmuje nam Cisu. Dziewiąte miejsce niewymieniany, mało wspominany Forlorn. Jest drugi wyścig tego zawodnika serii. Dziesiąte miejsce zajmuje nie kto inny jak Darecki. I zgadnij, z której pozycji ruszy do drugiego wyścigu. Z pierwszej. Tak jest. Myślę, że chyba był plan, chytry plan Dareckiego, który startował nam z końca stawki. 11 miejsce to Danonak, 12 M Świniuch, 13 Michael. Jeszcze troszeczkę ma dystansu do pokonania, do mety. No i na 14 miejscu widzimy Bombermana. Jeszcze tutaj chyba będzie walka z Old Racerem, który jedzie na 15 miejscu. Ma aptyt na wyprzedzenie Bombermana, który chyba jest troszeczkę uszkodzony. Widzimy, że to auto nie jedzie mu najlepiej, przynajmniej nie najszybciej. Gdyżby ostatni mamy atak. Mamy? Tak jest! Ależ odważnie. Czy nie? A nie, jednak. Przestrzelił. Podobny błąd co do Michała. Nie wziął poprawki na ten zakręt, tą szybką szykanę. No i po niespodziewanej końcówce Bomberman nam szczęśliwie broni tej 14 pozycji, aczkolwiek na pewno chciałby być troszkę wyżej. 15 miejsce, myślę, że zadowolony będzie Oldie z tego miejsca. No i nasz wykazujący się niebywałym hartem Blue Hatkonen na 16 pozycji. Właśnie Jarek, go. Jakbyś podsumował ten szybki wyścig, sprint? Może no, jeszcze takie okrążenie chwały z Topikonenem? Tak. Jakbym go podsumował, na pewno walki było mniej niż w innych wyścigach, ale myślę, że to jest właśnie zasługa tego toru, który bardziej, ludzie jadą bardziej zapobiegawczo, żeby dojechać, żeby się nie rozbić, niż ryzykują ataki. No zobaczmy, zapobiegawczo. Jak się ułoży w drugim wyścigu, w tym na pełnym dyskie, czy również będzie tak troszeczkę ostrożnie, czy już wszyscy pójdą pełnym ogniem przysłowiowym. Pierwszy wyścig wygrywa nam Czkawecki, który dopisze sobie do swojego kątka punktów, które na pewno mu się przydadzą. No, Topikonen na inny sposób stanowił zakończyć ten wyścig, także zjeżdża od razu do mechaników.
No, widzimy, jaki dosyć skowany zjazd do pistopów tutaj jest, także być może ta strategia w drugim wyścigu będzie to strategia na jeden wyścig, na jeden pistop. Zobaczymy. A tymczasem dziękujemy już za relację. Chwila przerwy i wracamy na pełen dystans. Zostańcie z nami.